Cześć, 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 witajcie na kanale Board Games TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś dla Was mam recenzję gry Pandemii, czyli kolejnej serii z Pandemika. Jest to Gorąca Strefa Europa. Jak widzicie, małe pudełeczko, kompaktowe, nieduża gra. Czy jest lepsza od gry podstawowej? Czym one się różnią? Tego dowiecie się oglądając ten materiał. Zapraszam więc najpierw do stołu, zobaczcie zasady, no i na koniec moja ocena. Zapraszam. Jesteśmy przy stole, więc omówię Wam, o co chodzi w grze. Jak widzicie, mamy kompaktową, małą planszę, która zmieści się na każdym stole. Jest to mapa Europy. Każdy z graczy losowo otrzyma kartę postaci. Następnie taką postać trzyma przed sobą. Ta postać daje mu konkretne umiejętności, które będzie korzystał podczas gry. I umieszcza pionek w kolorze postaci na mieście startowym, czyli na Genewie. Miasto centralne, tutaj jest nasza baza. Następnie należy przygotować talię miast, potasować ją i rozdać każdemu graczowi po dwie karty. W talii miast znajdują się karty miast oraz karty zdarzeń. Następnie, kiedy każdy z graczy otrzymał już karty, należy ponownie podzielić talię na trzy równe części i w każdą taką część wtasować taką oto kartę epidemii. Ona będzie, kiedy się będzie pojawiała, będziemy należy wykonać takie czynności, ale oczywiście Wam wszystko to powiem. W pobliżu umieszczamy również znaczniki chorób. Również umieszczamy znaczniki na dwóch torach poziomu zachorowań i rozprzestrzeniania się chorób. Mamy również trzy lekarstwa, które należy wynaleźć w grze. No i mamy talię zachorowań, infekcji. Tutaj talię tasujemy i następnie na początku gry wykładamy dwie karty, które wskazują nam miasta, w których należy umieścić trzy znaczniki danej choroby w danym kolorze. Następnie ponownie wyciągamy dwie karty i umieszczamy w tych wskazanych miastach dwa znaczniki choroby. No i ostatnią czynnością znów dociągnąć dwie karty i umieścić w wyznaczonych miastach po jednym znaczniku choroby. Czyli mamy już tutaj startowe rozłożenie infekcji. Każdy z graczy jeszcze otrzyma kartę pomocy, z której będzie mógł korzystać i fajnie tu wszystko zostało opisane, jakie akcje gracz może wykonać. I jesteśmy tak naprawdę gotowi do rozgrywki. Celem graczy będzie wynalezienie czterech lekarstw, co jest warunkiem wygranej. I to jest jedyna opcja, żeby wygrać w grę. Natomiast gracze mogą przegrać na różne sposoby. Przegrać możemy w momencie, kiedy znacznik rozprzestrzeniania się chorób osiągnie ostatnie pole. Ewentualnie zabraknie znaczników jednej z chorób w zasobach, aby umieścić ją na planszy. Lub też nie będzie można dobrać dwóch kart w fazie dobierania. Wtedy gracze przegrywają. Także częściej możemy przegrać, nieżeli wygrać. No i dobrze, jak wyglądają ruchy gracza? Która gracza jest bardzo fajnie opisana również na planszy, więc tak naprawdę instrukcja nam nie będzie potrzebna. Gracz w swojej kolejce będzie wykonywał cztery akcje. Jakie to są akcje? To wszystko mamy bardzo fajnie opisane na karcie akcji. Pierwszą akcją jest to jazda, rejs. Gracz będzie mógł poruszyć się z miasta do miasta połączone białą linią. Czyli gracz może za jedną akcję poruszyć się np. z Genewy do Paryżu, do Madryta, do Wiednia, do Romy lub do Pragi. To już gra. Oczywiście może gracz wykonywać w swojej turze kilka takich samych akcji, czyli na przykład wydać swoje cztery akcje na poruszenie się o cztery pole. To już w zależności od gracza, czyli gracz może wykonać jedno lub kilka takich samych akcji. Kolejną akcją mamy lot bezpośredni. Lot bezpośredni polega na tym, że gracz będzie musiał odrzucić z ręki kartę miasta, do którego chce się udać. Czyli w tym wypadku gracz na przykład mógłby odrzucić kartę Berlina i od razu przenieść się do Berlina. Drugą możliwością szybkiego, takiego dalekiego poruszania się jest to lot czarterowy. Lot czarterowy polega na tym, że gracz odrzuca kartę miasta, w którym się znajduje. Czyli gracz, będąc na przykład w Madrycie, odrzuci kartę Madrytu, będzie mógł w tej chwili polecieć na dowolne pole na planszy. Kolejną akcją, którą gracz może wykonać, jest to leczenie. Leczenie polega na tym, że gracz za jeden punkt akcji może wyleczyć jedną kosteczkę, usunąć jedną kosteczkę z danego miasta. Czyli za jedną akcję usuwamy kosteczkę w mieście, w którym się
znajdujemy. Oczywiście, kiedy wynajdziemy lekarstwo, które zaraz Wam powiem, jak wygląda wynalezienie lekarstwa, gracz, kiedy mamy wynalezione lekarstwo na daną chorobę i gracz wykonuje akcję leczenia, to nie usuwa jednej, ale wszystkie kosteczki danego koloru, danej choroby, które znajdują się w mieście, a mamy na nie lekarstwo. Czyli warto tutaj też te lekarstwa wynajdywać bardzo szybko. No i to może przejdźmy się właśnie do tego wynalezienia lekarstwa. Aby wynaleźć lekarstwo, gracz będzie musiał posiadać na ręku cztery karty w takim samym kolorze. Żółtym, czerwonym albo niebieskim i udać się do Genewy, do miasta centralnego, którym jest nasza baza, to jest zaznaczone takim domkiem i będąc w tym mieście może właśnie wykonać akcję wynalezienia, czyli odrzucamy cztery karty w takim samym kolorze i wynajdujemy lekarstwo na tą chorobę, zaznaczamy to taką fiolką, że to lekarstwo jest wynalezione i tak jak mówiłem wcześniej, pomaga ono nam też w leczeniu tych chorób. Ostatnią możliwą akcją, którą gracz może wykonać, jest to dzielenie się wiedzą. Dzielenie się wiedzą polega na tym, że gracze mogą się wymieniać kartami, jeżeli znajdują się w tym samym mieście. Jeżeli gracze znajdują się w tym samym mieście, mogą przekazywać sobie kartę miasta w takim samym, taką samą kartę miasta, jak w jakim się znajduje. Czyli są w Genewie, mogą przekazać sobie kartę Genewie, co jest bardzo istotne na zbieraniu tych zestawów czterech kart. Tak jak mówiłem na początku, przy przygotowaniu gracze będą mogli również korzystać z akcji dostępnych u postaci, ewentualnie takich czynności automatycznych, które dają im poszczególne postaci. Na koniec swojego ruchu gracz musi dobrać dwie karty gry, czyli dwie karty stali. Jak widzicie, można dobrać karty miasta, jak również karty zdarzenia. Te karty zdarzenia nie są akcją i mogą być zagrane w dowolnym momencie rozgrywki i one przynoszą nam jakieś pomocne akcje, czyli możemy tu na przykład podejrzeć 6 kart z wierzchu, kart z infekcji i sprawdzić, co tam się znajduje. Możemy jakieś dostawać dodatkowe akcje i tego typu rzeczy. Także bardzo przydatne są te karty zdarzenia. Na początku rozgrywki, przygotowaniu rozgrywki, możemy sobie tą rozgrywkę troszeczkę utrudnić. W momencie, kiedy będziemy przygotowali trudniejsze warianty, będziemy mogli wtasowywać w talię miast takie oto karty mutacji. I w momencie, kiedy dociągniemy taką kartę mutacji z talii, taką kartę umieszczamy obok planszy i ona będzie nam teraz zmieniała warunki tej choroby, więc troszeczkę nam utrudni powstrzymywanie się i rozprzestrzenianie się tej choroby. Oczywiście, kiedy lekarstwo jest wynalezione na tą chorobę, taka karta nie wchodzi w grę. Kiedy gracz dobrał karty, może się też zdarzyć, że pociągnie właśnie kartę epidemii. Wtedy na razie zatrzymujemy grę i musimy rozpatrzyć właśnie kartę epidemii. Najpierw musimy wykonać wzrost, czyli wzrost zachorowań, czyli musimy przesunąć na znacznik zachorowań w Europie. Następnie gracz będzie musiał teraz dociągnąć ostatnią ze spodu kartę z kart infekcji, czyli dociągamy kartę spod spodu, umieszczamy ją na stos kart odrzuconych, a w tym mieście umieszczamy 3 kosteczki choroby. W Paryżu rozprzestrzenia się choroba. Na koniec tej czynności musimy teraz potasować wszystkie karty odrzucone kart infekcji i umieścić na wierzchu stosu kart infekcji. Jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się chorób, w momencie, kiedy musimy dołożyć kosteczki do jakiegoś miasta, a znajduje się tam już 3 kosteczki, to nie dokładamy czwartej. Następuje rozprzestrzenianie się choroby. Po prostu teraz musimy umieścić, przypuśćmy do Paryża, mielibyśmy umieścić kolejną kosteczkę, nie robimy tego, ale do każdego połączonego sąsiedniego miasta umieszczamy jedną kosteczkę w danej chorobie, czyli tutaj choroba nam się rozprzestrzenia. Na dodatek musimy przesunąć znacznik rozprzestrzeniania się chorób o jedno pole do dołu. Jak widzicie, kiedy dojdzie on do czwartego poziomu, niestety przegrywamy. Na koniec gracz odkrywa karty infekcji w takiej ilości, jak pokazuje nam znacznik rozprzestrzeniania się tutaj chorób. Czyli w tym wypadku ciągniemy dwie
karty i dokładamy po jednej kosteczce do właśnie tych wyciągniętych miast. Tura gracza kończy się, kolej przychodzi na kolejnego gracza. I gramy tak, wymieniamy się wiedzą, leczymy, usuwamy choroby, staramy się, tak jak mówiłem, wynaleźć 4 lekarstwa, jeżeli graczom uda się to przed nieuniknionym końcem, czyli przed 4. poziomem rozprzestrzeniania się, skończeniem się kart, ewentualnie brakiem możliwości umieszczania znaczników, to wtedy gracze wygrywają grę. Jeżeli nie, niestety gra kończy się porażką. Dobrze, moi drodzy, gra Pandemic, Gorąca Strefa Europa, jest to naprawdę przyjemna gra kooperacyjna. Oczywiście ktoś sobie pomyśli, kurczę, kolejna edycja gry Pandemika, ktoś to wszystko już gdzieś widzieliśmy, że to wszystko jest to samo, tylko po prostu mniejsze, krótsze i tyle. Oczywiście tak, z tym się zgodzę, jest to praktycznie ta sama gra, mamy tam kilka kosmetycznych zmian, niemniej jednak cały duch Pandemika w tej grze zostaje. I oczywiście, kiedy masz na swojej półce oryginalną wersję Pandemika, tą podstawową wersję Pandemika i masz czas, żeby rozegrać pełną rozgrywkę, tam, która trwa 1,5 godziny lub więcej, zostaw sobie tą grę w spokoju, zostaw to, co masz na półce, nie interesuj się Gorącą Strefą. Natomiast, jeżeli chciałbyś zagrać w Pandemika, niemniej jednak nie masz zbyt dużo czasu. Chcesz rozegrać szybką partię, szybką rozgrywkę, która trwa 30 minut. Chcesz mieć cały czas ten ducha Pandemika w grze. Chcesz mieć grę właśnie z serii Pandemika, no to śmiało po tą grę sięgnij, bo ta gra naprawdę jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o grę. Oczywiście to jest tak jakby uczeń Pandemika, ale ten uczeń nie przerośnie nigdy mistrza. Niemniej jednak do pięt mu jeszcze tam trochę sięga. Dlaczego? Przede wszystkim mamy praktycznie to samo, co w Pandemiku. Leczymy choroby, wynajdujemy lekarstwa, staramy się przemieszczać po tej planszy, dogadujemy się, wynajdujemy te lekarstwa, więc to wszystko to znajdziemy w tej grze. Urozmaiceniem w tej grze jest również to, że mamy mutacje, które powodują, że możemy zwiększać sobie poziom trudności, jeżeli uważamy, że już ta podstawowa wersja nie daje nam wyzwania. I te mutacje naprawdę są świetne w tej grze. Naprawdę powodują, że te wirusy zaczynają rozprzestrzeniać się szybciej. Ciężej jest je wyleczyć. I to jest naprawdę fajna rzecz, że to zostało wprowadzone w tej grze. Że to nie pozostawiono po prostu takiej skróconej, o okrojonej wersji Pandemika, tylko po prostu jeszcze coś ciekawego dodano, coś czego nie ma właśnie oryginalny Pandemik. Czas gry jest to 30 minut. Tak jak widzicie, grę możemy rozegrać bardzo szybko. Tak jak ja czasami bardzo chętnie bym zagrał w tego Pandemika. Niemniej jednak no, czas troszeczkę mnie ogranicza, a bardzo lubię grę Pandemik. To ta gra właśnie przyszła mi z pomocą, bo mogę sobie ją zagrać w 30 minut albo nawet między jakimiś cięższymi tytułami, dłuższymi. Wyjmę to pół godzinki i rozegramy sobie partyjkę w Pandemika i równie dobrze będę się przy tej grze bawił. Wykonanie gry jest też świetne. Mamy bardzo dobrej jakości te komponenty. To wszystko jest tak jakby akrylowe. No naprawdę to są świetne, świetne rzeczy. Oczywiście kosteczki chorób też plastikowe. No i oczywiście małe karty. Ale też zachęcam do zakoszulkowania tych kart, żeby po prostu przy częstych rozgrywkach te karty się nam nie poniszczyły. Oczywiście postacie też są troszeczkę inne niż w oryginalnym Pandemiku, jeżeli mamy już porównywać. Troszeczkę są bardziej, mają inne opcje. Mamy również też to, że tylko jedna stacja badawcza jest na całą grę. Nie rozbudowujemy tych stacji badawczych. Tak jak mówiłem, leczymy, wykonajdujemy 3 lekarstwa, nie 4 jak w oryginalnym. Także delikatne zmiany są, ale to są bardziej takie zmiany, takie, które powodują, że skracają nam czas rozgrywki, a nie psują nam całego flow z rozgrywki, całego tego uczucia ratowania świata, czy tak jak tutaj Europy. Druga taka najważniejsza rzecz to jest cena tej gry, bo szukając najniższej ceny w sklepach znalazłem ją, uwaga, za 48 zł 90 parę groszy. Czyli za niecałe 50 zł możemy mieć na swojej kolekcji bardzo fajną grę kooperacyjną w świecie Pandemika, więc moim zdaniem nic, tylko jeżeli właśnie szukacie takiej gry,
szybkiej, kooperacyjnej, przyjemnej, bardzo, bardzo regrywalnej, bo naprawdę ta gra za każdym razem jest inna, inaczej te choroby się rozprzestrzeniają. Grę, w które mogą zagrać nawet 8-latkowie, no to ja myślę, że nic, tylko zapraszam Was do sklepów i bierzcie Pandemika, gorąca strefa Europa. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie materiału. Zapraszam Was serdecznie na kolejne materiały. Teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.